Laudytur Jezus Chrystus. W dzisiejszym Słowie z Pustelni takie trochę nietypowe zestawienie: pokój i władza. Wybrałam fragment tym razem z listu Świętego Pawła Apostoła do kolosan. Spójrzmy. Sercami Waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy. Tutaj, jak widać, poniżej wyświetla się jeszcze jedna wersja, i to jest z Biblii księdza wójka. Pokój Chrystusowy niech radością opanuje serca wasze. Ale celowo u góry umieściłam tą oryginalną wersję łacińską z Wulgaty, żeby można było zobaczyć, że no tu akurat ta wersja z tysiąc latki jest trochę dokładniejsza. Tutaj w Biblii Wójka widzimy troszkę więcej swobody. Tak dominetur to rozumiemy, to jest od domino opanować, rządzić, kontrolować, czyli Pax Christi dominetur in cordibus vestris. No to jest po prostu rzeczywiście sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy. Czemu wybrałam akurat ten fragment? Mówiąc szczerze, dlatego, że jest nietypowy. Nam takie zdania dość łatwo mogą umknąć, bo pokój nie za bardzo łączy się w naszym takim codziennym myśleniu z rządzeniem, a dokładnie to znajdujemy w tej wypowiedzi Świętego Pawła. Pokój kojarzy nam się z jakimś takim wyciszeniem, harmonią, może nawet pewną biernością, natomiast władza, no jednak, tak czy rządzenie, no z jakąś taką aktywnością, dynamizmem, wydaje się, że to może być trudne do połączenia. Tymczasem, jeśli się głębiej zastanowimy, no to jest tak, że jakby, jeżeli mamy połączyć jedno z drugim, to powinniśmy zrozumieć, że Paweł ma na myśli to, że pokój jest czymś, co powinno nam dyktować nasze wewnętrzne priorytety. Tylko jak pokój duchowy, tak jak w praktyce. Miałoby wyglądać to, żeby pokój duchowy był tym, co jakby ustawia hierarchię spraw w naszym życiu: i tym duchowym, i tym takim zwykłym, codziennym, w relacjach z innymi, i tak Pozwolę sobie tutaj zacytować takie, no wydaje mi się, dość dobrze, dobre wyjaśnienie autorstwa Świętego Piotra z Alcantary. Cytuję. Spuść się na Pana Boga, bez żadnej troski o siebie. Idź do niego osamotniony, ze wszystkiego wyzuty, a on cię sobą oblecze, i to ci da, o czym sam zamarzyć nie potrafisz. Na zakończenie, jeszcze chciałam powiedzieć, że z tegoż świętego Piotra z Alcantary dziełko zatytułowane Pokój Duszy, odnośnik umieszczam w opisie, to jest króciutkie dziełko, niespełna 30 stron. Zachęcam do lektury i przemyślenia w kontekście tych dzisiejszych czytań. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza, pozdrawiam bardzo serdecznie, zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.